Tak więc na przestrzeni ostatnich dni dowiedzieliśmy się masy nowych informacji na temat trzeciego chapteru Poppy Playtime i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jest naprawdę bardzo grubo. Między innymi poznaliśmy kilka bardzo ważnych postaci dla fabuły oraz najpewniej głównego antagonistę chapteru trzeciego, który jest całkiem interesujący, ale o wszystkim za chwilę wam opowiem. Tak więc siema, Mondar z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Koniecznie wpadnijcie na tego Instagrama, bo chciałbym tam dobić 5000 followów, jesteśmy coraz bliżej, byłoby naprawdę mega miło. Zostawcie również suba oraz kciuka w robotnym filmem, będzie mi naprawdę mega miło. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. I stary, od czego by tu zacząć? Tu jest tyle rzeczy, że nie wiem co wziąć najpierw, ale chyba pociśniemy sobie z grupą małych pluszowych pierdolców. Tam macie jednego pluszowego pierdolca. A teraz macie ich 10 nowych, więc zacznijmy może od tego, który jest który i o co z nimi właściwie chodzi. Otóż podzielili się z nami taką oto przesłodziutką grafiką z postaciami znanymi jako Smiling Critters. I tak, na pierwszy rzut oka wygląda to jak flashbacki z 2009, typu zabawki z EP, wielka prawda. Kurwa, frajda, a nie prawda, co nie? I są to po prostu kolejne nowe, ważne postacie dla lore całej serii, w tym w sumie jedna jest ważna, a resztę tak jakby chyba możemy pominąć, ale też o nich wspomnimy oczywiście. Najważniejszy z nich wszystkich jest zdecydowanie Purple Guy, czytaj Purple Cat. A dlaczego, to już za chwilę wam opowiem. Mamy tutaj też Chickę, Foxiego, zielonego Boniego, ale nie ma Freddy'ego, więc bez sensu zupełnie. Reszta ma takie niby złote, niby nie. W każdym razie to on jest tutaj najważniejszy, ale cała reszta z nich wszystkich także ma swoje zastosowanie. Otóż okazuje się, że każda z tych postaci ma swoje imię. Chociażby słonik to Bubba Babba Fant. Już Hagi Wagi był cringe'owy trochę, stary, kto to wymyśla. Generalnie ich rolą było pomaganie dzieciom w placówce, najpewniej w Playcare. Chociażby odpowiadały za prawidłowy sen, rozwój. I po prostu na tych dzieciach się skupiały, generalnie to były takie dobre ziomki z okolic. W związku z tym pojawiło się kilka teorii odnośnie tego, co która postać oznacza. Wychodzi na to, że słonik to inteligencja, ze względu na żarówkę na jego suwaczku, bowiem tak, te suwaki to są znaki. Każdy jest unikatowy dla jednego zwierzątka. Świnka ze względu na jabłko może oznaczać radzenie sobie z głodem czy coś. Bycie najedzonym. Jednorożec oznacza przyjaźń, czytaj bycie przyjaznym. Piesek bycie szczęśliwym. Królik bycie pełnym energii. Kot sen. Niedźwiedź miłość, a kaczka gwiazdę, że każdy z nich jest gwiazdą. To jest stary follow-up do FNAF-a Security Breach, jestem pewien. I to już była całkiem ważna rzecz, która w sumie nie mówiła nam zbyt wiele, ale wiadomo było, że coś z tego będzie. I faktycznie było już kilka dni później, kiedy pojawiła się oficjalna zapowiedź jakby bajki związanej z tymi postaciami oraz pojawiło się dedykowane dla nich nagranie VHS, do którego dostęp zdobywaliśmy poprzez grzebanie w ARG, o którym teraz trochę wam opowiem. Tak, temat pluszowych pierdolców powróci trochę później, teraz przejdźmy trochę dalej do ARG związanego z chapterem trzecim, a raczej do stronki, która z tym ARG była powiązana, którą ignorowałem przez pewien czas, bo w sumie nie wiedziałem, że ona istnieje, więc teraz szybciutko nadrobimy sobie to, co nas ominęło, o czym nie zdążyłem wam powiedzieć, bo nie wiedziałem, że jakieś ARG ma miejsce. Tak więc adres, który teraz widzicie, to stronka związana z ARG wokół chapteru trzeciego. Alternative Reality Game, tutaj Mob Games puszcza jakieś rzeczy, które teasują nam chapter trzeci, które podobnie jak te VHS-owe analog horrory, związane właśnie z chapterem trzecim, które wcześniej widzieliśmy na ich kanale. Tutaj jest trochę ciekawiej. I trochę nas ominęło, więc zacznijmy od tego, o czym nie powiedziałem wam wcześniej, a trochę tego będzie. Jeżeli chodzi o najciekawsze rzeczy z tego wszystkiego, to mamy tutaj chociażby historię chłopca imieniem Theodore Grumble, który mieszkał w placówce, dokładniej w Playcare, czytaj w sierocińcu, który się tam znajduje. Tam na pewno pojawimy się w chapterze trzecim. Generalnie wychodzi na to, że jest to po prostu kolejny NPC, który działa sobie coś tam fabularnie jeszcze poza akcją gry. Chociażby został wysłany do szpitala z niewiadomych powodów, a ponadto był to ziomek, który kilkukrotnie został złapany na kradzieży kilku ważnych narzędzi, takich jak grabpaki 2.0 albo zielona łapka. Chłop po prostu chciał nam zrobić prequel Poppy Playtime przed chapterem trzecim, ale ktoś go zbanował na to. Słabo. Ponadto grzebał w szafkach pracowników i myślał, że wszystko jest w porządku, ale nie powinien tak robić. Ostatecznie okazuje się, że wszystko tak naprawdę robił z woli jego tajemniczego, wymyślonego przyjaciela. I tak w tym momencie już powinna zapalić wam się czerwona lampka w głowie. Po pierwsze, mamy tutaj horror maskotkowy o maskotkach, który ma być straszniejszy w trzeciej części niż w dwóch poprzednich. Po drugie, mamy tutaj dzieciaka, który ma swojego wymyślonego przyjaciela i oboje znajdują się w maskotkowym horrorze. To nie jest wymyślony przyjaciel, tylko to jest jedna z tych maskotek, najpewniej GigaChat, który sprząta wszystkich, nie?
Tak będzie też tym razem. Okazuje się, że najpewniej był to eksperyment 1006, ale nie rzucajmy słów na wiatr, tylko przejdźmy trochę dalej. W CMRG otrzymaliśmy także kilka innych istotnych plików, skąd chociażby dowiadujemy się, że łebki w Playtime Co. Eksperymentowały nad kolejnym strasznym potworem, który nie miał być straszny. Tym razem mowa tutaj o fioletowym, kotopodobnym stworzeniu, które określono mianem eksperymentu 1188. Coraz więcej red flagów, widzowie. Robi się coraz gorzej. No i tak, fioletowa, kotopodobna kreatura, eksperyment 1188, to dokładniej nasz fioletowy kotek z The Smiling Critters oraz ta sama postać, która pojawiła się na drugim teaserze chapteru trzeciego jako wielki Big Bad trzeciego chapteru Poppy Playtime. Tak czy tak, strona ZRG w ostatnim czasie doczekała się całkiem sporego update'a, w którym to dodany został nowy folder właśnie poświęcony tym postaciom, tylko problem był taki, że był on zabezpieczony hasłem, które trzeba było znaleźć. Stąd możemy przenieść się na Twittera, czytaj Exa Mob Games, gdzie to ci od czasu do czasu publikują informacje na temat ich gier. Czyli kuźwa jednej gry, bo nic innego nie mają. W każdym razie tam teasery odnośnie chapteru trzeciego pojawiają się dość regularnie, w tym chociażby urywek serialu animowanego właśnie z tamtymi postaciami związanego. No, ze Smiling Critters. No i co nam to wszystko mówi? Ano niewiele, po prostu fajnie wygląda, aczkolwiek jeżeli zatrzymamy całość w określonym miejscu, to zobaczymy tekst, który jest odwrócony. Po czytaniu wiadomości, która kryje się pod tym tekstem, której nie będę czytał, bo absolutnie nie jest to istotne, okaże się, że jest to hasło, którego jednak nie odpalimy tutaj, przy tym co najbardziej nas interesuje, a odpalimy tutaj. I to także powinno nas już całkiem zainteresować. Po wpisaniu tego hasła otrzymujemy dostęp do dwóch plików i oba będą naprawdę całkiem interesujące. I po wejściu w to miejsce ukazuje nam się rozerwany na strzępy raport odnośnie czegoś bądź kogoś. Po drugie, znajduje się tam również rysunek Fiedora, kiedy ten miał 7 lat, najpewniej niedawno, który to przedstawia alternatywną wizję w NAFA 4, w której ten chilluje sobie na łóżku, a pod łóżkiem znajduje się eksperyment 1006. Najpewniej to ten jego zmyślony przyjaciel. Cofając się jednak do postrzępionego raportu z poprzedniego zdjęcia, mamy tutaj swego rodzaju wywiad, rozmowę z kimś podpisanym inicjałami TC. Początkowo myślałem, że tyczy się to Fiedora z względu na inicjały. Tylko że nazwisko się tutaj nie zgadza. Fiedor byłby określany jako TG. G. Aczkolwiek daleko nie musiałem szukać, ponieważ już wcześniej w RG przewinęła się pewna osoba, która pasuje do tych inicjałów, mianowicie Thomas Clark. TC. T-Series. Aczkolwiek jego rola w tym wszystkim była taka trochę niezrozumiała, ponieważ pojawił się on na innym dokumencie, w którym to prowadził dialog z niejakim Joelem Sinclairem, którego inicjały to GS. Problem w tym, że wszystkie teksty Tomasa z tej dyskusji zostały zamazane, w związku z czym widzieliśmy tylko wypowiedzi Joela. Aczkolwiek teraz, mając postrzępione kawałki jego wypowiedzi, jesteśmy w stanie złożyć z tego spójny dialog. So, let's go. Tomas? Hej, Joel. Musimy pogadać. Nadal próbuję poskładać to wszystko w całość. No, ja też. Jakieś nowe wieści w sprawie Fiedora? Ostatni raz słyszałem o nim, kiedy pakowali go do ambulansu. To było jakieś pół godziny temu, chyba. Jest cały i znajduje się w szpitalu. To wszystko, co mi powiedzieli. A, myślę, że to... Masz jakiś pomysł, co mogło mu się stać? Sanitariusze powiedzieli, że został porażony prądem. To zatrzymało mu serce. Mój Boże, biedny dzieciak. Widziałem, jak go zabierali, ale nikt nie wiedział, o co chodzi. Czy ma to związek z jego uciekaniem z Home Sweet Home? I próbował otworzyć konserwacyjne drzwi z Playker. Jakimś cudem położył swoje ręce na nowych grabpakach z zieloną rączką. Aczkolwiek coś nie zadziałało, bądź popełnił błąd. On ma 7 lat, skąd miałby wiedzieć, co z tym zrobić? Tak naprawdę to jest problem, o którym chyba nie chcemy gadać. Prawda? I ja wiem, że oni tutaj piszą o słoniu w pokoju, ale to jest idiom. I tam nie chodzi dosłownie o słonia w pokoju, więc nie wyzywajcie mnie tam w komentarzach, nie? Czy sugerujesz to, o czym myślę? Wymyślony przyjaciel Fiedora. Co jeżeli to jest ta rzecz, o której on mówi przez cały czas? Nie wiem, on zawsze był trochę dziwny. Trochę ciężko go ogarnąć, ale znaleźli też drugi grabpak w pobliżu konserwacyjnych drzwi. A te drzwi potrzebują dwóch osób, aby je otworzyć. To chyba jedyna rzecz, która robi tu jakiś sens. Okej, to dziwne. Nie słyszałem o tym wcześniej. Znalazł się niedaleko mojego biura. Zobaczyłem to coś własnymi oczami. Joel, to było... Nie wiem, co to było, ale... To coś i Fiedor pracowali razem.
jakoś. Może... Może masz rację. W każdym razie... Ale cieszę się, że ochrona zainterweniowała, zanim rzeczy wybrnęły spod kontroli. Może już ostatnie ćwiartki tekstu nie będę wam tłumaczył, bo w sumie oni po prostu mówią sobie siema, siema, muszę iść. Żaden normalny człowiek takim angielskim nie gada, ale spoko. W każdym razie zdecydowanie to, czego się dowiedzieliśmy tutaj, jest mocne. Tak więc Fiedor współpracował ze swoim wymyślonym przyjacielem, najpewniej eksperymentem 1006, wykradł grabpaki i chciał uciec z Plaker poprzez drzwi konserwacyjne, aczkolwiek coś poszło nie tak, poraził go prąd i później został złapany i przewieziony do szpitala ze względu na zatrzymanie akcji serca, ale ponoć jest cały w tym momencie, więc okej. Okay. No jest to ciężkie, ale dość interesujące. Ciekawe, jak rozwiną to później. Także tak, tutaj pojawia się jeszcze pytanie, na jakiego grzyba prototypowi grabpaki? No... Po pierwsze, do otworzenia drzwi, to jest chyba oczywiste, bo... Aczkolwiek na necie pojawiła się także teoria zbudowana na jednym z audiologów z chapteru drugiego, gdzie prototyp został określony mianem inżyniera. Tam ziomek w vlogu stwierdził, że on potrafił z budzika stworzyć laser, taki nieśmiercionośny. Więc możliwe, że grabpak był mu potrzebny albo właśnie do otworzenia drzwi z Fiedorem, żeby ci mogli uciec, co jest takie pół na pół, albo chciał wykorzystać grabpaki ku stworzeniu jakiegoś nowego, śmiercionośnego urządzenia. No i ostatecznie w tym miejscu możemy doszukać się także hasła do tego, co najbardziej nas ciekawi. I to jest już naprawdę interesujące, ponieważ po stworzeniu tego dialogu z wycinków z jednego miejsca i z drugiego jesteśmy w stanie zauważyć, że gdzieniegdzie znajdują się tutaj czerwone kropki, które oznaczają konkretne litery, a po ułożeniu ich razem wyjdzie nam hasło, które doprowadzi nas do folderu związanego z fioletowym kotem i jego przyjaciółmi. Litery te składają się w słowo hipnagogia, czyli w skrócie jest to termin określający fazę pomiędzy byciem w pełni świadomym a snem. Mam nadzieję, że odpowiednio to wytłumaczyłem, jest to powiązane z tytułem chapteru trzeciego, czyli Deep Sleep. I tutaj mamy już pełnoprawny, pełen odcinek serialu animowanego właśnie z nimi związanego. Najpewniej, tak jak wspomniałem wcześniej, były to dość popularne postacie, jako że mają swój własny serial animowany. I teraz obejrzyjcie to, bo to jest naprawdę mega, mega go. Help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! 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 Tak, zdecydowanie to było mocne. W ten sposób wyglądają bajki dzieciństwa, jeżeli czytasz creepypasty o zaginionych odcinkach. Bez kitu. Tak więc przeanalizujmy to, co w ogóle tutaj zobaczyliśmy. Fioletowy jest zły. To wiedzieliśmy od początku. No ale co było wcześniej? Wszystko rozpoczyna się gdzieś późną nocą o godzinie dokładnie 22:05. W jakiejś chatce przypominającej psią budę gdzieś głęboko w lesie. Swoją drogą devsi stwierdzili, że 22:05 jest ważna w tym wszystkim. Nie wiem, choć pewnie dowiemy się w samej grze. Która wygląda tak, że przyjaciele nie są w stanie zasnąć. Po prostu boją się burzy. Aczkolwiek ich strach nie trwa długo, ponieważ chwilę później na miejsce wbija kotek znany jako... Catnap. Ja wiem, że wcześniej Garten of Banban mocno kopiował Poppy Playtime, ale wy nie musicie robić tego samego i nie musicie dawać aż tak gównianych nazw swoim postaciom jak oni. To nie jest Garden of Banban, broski. Wszyscy przyjaciele proszą go, aby ten pomógł im zasnąć i ten zresztą dokładnie to robi, wypuszczając z Rejka czerwony gaz. Dokładnie tak samo jak widzieliśmy na teaserze chapteru trzeciego, kiedy Catnap w swojej chyba prawdziwej wersji robił dokładnie to samo. I poniekąd w jokerowym stylu oni wszyscy wąchają ten gaz, po czym zaczynają się drzeć, śmiać w przeraźliwy sposób, aż w końcu wszyscy padają. No Joker as fuck. Ostatecznie uśmiechniony Catnap chilluje bombę na kanapie i w sumie to tyle. Ponadto w kredytach widzimy także nazwy co niektórych innych postaci, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, chociażby Dog Day, Piki Piggy, Bobby Berhak, Freddy Fazbear, Bobby Berhak. Jak to nie jest Beka z Freddy'ego Fazbera, to nie wiem co to jest. I w tym miejscu nie moglibyśmy zakończyć, ale sam fakt czerwonego gazu myślę, że fajnie łączy się z pierwszym teaserem chapteru trzeciego, gdzie m.in. widzieliśmy tą maskę przeciwgazową oraz wówczas pojawiły się pierwsze teorie odnośnie incydentu z gazem.
Jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, o jaki gaz chodzi, to tak, chodzi o gaz Catnapa. Najpewniej walcząc z nim w trakcie gry będziemy musieli zakładać tą maskę. Pewnie to będzie nasz rekwizyt w trakcie grania, który umożliwi nam przejście tej gry bez zatrucia się gazem Catnapa. Jestem pewien na 100%. Także tak, chapter trzeci jest coraz bliżej z każdym dniem. Ma pojawić się zimą 2023 roku. Zima 2023 roku to jest stary tydzień, trochę ponad, więc możemy strzelać, że właśnie pod koniec grudnia chapter trzeci się pojawi. Myślę, że jest to najlepszy okres, w którym może się pojawić. Nie ma lepszego. Swoją drogą, dokładnie ta sama kreskówka związana ze Smiling Creatures pojawiła się także na kanale Mob Games, więc możecie sobie to także samemu obczaić. Także tak polecam, ciekawe co czeka na nas w przyszłości. No i w sumie póki co, a propos jakichkolwiek update'ów odnośnie chapteru trzeciego, to by było na tyle. Pewnie dostaniemy tego więcej na przestrzeni najbliższych dni. Ja na bieżąco będę was oczywiście informował, tak więc zostaw suba na kanale, żeby żadne nowe nowinki wokół chapteru trzeciego Poppy Playtime się nie ominęły. Słyszymy się wkrótce, trzymajcie się. Yo, 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 cześć. Mówi do was, cześć.